Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Podczas naszego dzisiejszego spotkania. Pojutrze 11 listopada jest to trzecia rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji mamy przyjemność zaprosić Państwa na dzisiejsze spotkanie, podczas którego chcielibyśmy porównać dwie wizje odbudowy Polski: przez Józefa Piłsudskiego i przez Romana Dmowskiego. Nasze dzisiejsze spotkanie poprowadzi pan dr Mariusz Męs, specjalista, badacz XIX i XX wieku, który pracuje na Uniwersytecie imienia. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Proszę Państwa, nasze dzisiejsze spotkanie potrwa trochę dłużej niż godzinę, tak, więc zachęcam Państwa do pozostania z nami podczas całego naszego spotkania. Do dyspozycji oddajemy Państwu również czat. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytanie merytoryczne czy poza pozamerytoryczne, zachęcam do tego, abyście właśnie napisali, abyśmy postaramy się na te pytania odpowiedzieć. Nasze spotkanie będzie zakończone przekazaniem zaświadczenia. Nasze, tak więc, zachęcam w drugiej części spotkania, jak zwykle, pojawi się link, na bazie którego będzie Będziecie Państwo mogli takie zaświadczenie pobrać. Proszę Państwa, aby nie przedłużać, zapraszam na taką wstępną prezentację dotyczącą naszej oferty. Przede wszystkim bardzo gorąco zachęcamy do skorzystania z programu Edukacja na czasie. Jest to, proszę Państwa, by bardzo wiele inicjatyw, które przygotowaliśmy z okazji. Pracy zdalnej, hybrydowej oraz tego, że nie byliście Państwo z uczniami, czy uczniowie nie byli w szkołach. Tak więc takie programy, jak edukacja na czasie nauka zdalna, gdzie odnajdziecie szereg materiałów, które mamy nadzieję, są pomocą w codziennej pracy podczas nauczania zdalnego, czy chociażby nauka i relacje, gdzie oprócz tych twardych rzeczy, jak materiały w postaci elektronicznej, prezentacji, multibuki, i e booki, możecie Państwo odnaleźć takie spotkania, które Mamy nadzieję, pomogą właśnie w przejściu, tak, czy pomagały w tym przejściu podczas okresu pracy zdalnej. Również edukacja na czasie nauczyciel. To pierwszy cykl z Uniwersytetem SWPS, który mieliśmy okazję organizować w ubiegłym roku. Osiem spotkań w bardzo ciekawej formule. Za chwileczkę, jeszcze dwa słowa o tym programie. I proszę Państwa, nasza nowość. Edukacja na czasie uczeń. Jest to cykl, który rozpoczęliśmy w ubiegłym tygodniu, gdzie chcemy spotkać, spotykać się z Państwem i rozmawiać na temat ucznia, jego potrzeb, tego, jaki jest, czego potrzebuje w danym momencie, tak, aby Państwu jeszcze lepiej i bardziej komfortowo pracowało się w szkołach. Tak, więc proszę Państwa gorąco zachęcam, tak jak wspomniałem, do tego cyklu "Edukacja na czasie uczeń". Sześć spotkań, jeszcze pięć przed nami. Najbliższe będzie miało miejsce 14 grudnia. Oczywiście naszym Partnerem merytorycznym jest Uniwersytet SWPS, i staramy się przygotowywać spotkania, które, na których Państwo jesteście właśnie z uniwersytetem w ramach tego cyklu. Tak jak wspomniałem, po każdym spotkaniu przygotowujemy certyfikaty, szereg materiałów dodatkowych, i staramy się poruszać taką tematykę, która będzie dla Państwa ważna, istotna w kontekście danego roku szkolnego i nasze pierwsze spotkanie które poświęciliśmy na to w jaki sposób zintegrować klasę zintegrować to środowisko szkolne po okresie nauki zdalnej jesteśmy już w szkołach uczniowie wrócili z pewnym bagażem doświadczeń umiejętności jak je najlepiej przekuć jak porozmawiać właśnie na ten temat integracji ucznia w tej nowej rzeczywistości pierwsze spotkanie które było właśnie niecałe dwa tygodnie temu natomiast tematyka spotkań będzie Dookoła naszego ucznia. Takie zagadnienia jak uczniowie w szkole, jak motywacja ucznia czy krytyczne myślenie, mamy nadzieję, że będą zagadnieniami, które, w których weźmiecie Państwo udział. Oprócz Samych spotkań, webinarów przygotowaliśmy prezentacje, artykuły, sketchnotki, tak więc będą one pojawiały się systematycznie i cyklicznie. Zachęcam, ponieważ e, prezentacja i sketchnotki, jak i pierwsze wystąpienie zostały już zamieszczone na stronie programu. I proszę Państwa, to o czym wspomniałem, ubiegłoroczny cykl edukacja na czasie uczeń, nauczyciel, e, podczas którego mam nadzieję byliście, wszystkie spotkania zostały zamieszczone na stronie programu. Możecie Państwo wrócić do nich w dowolnym momencie. Są również zamieszczone tam artykuły, prezentacje czy inne materiały. Ten cykl mówił o e, państwa dobrostanie o tym, w jaki sposób odnaleźć się w tych trudnych czasach e, pracy hybrydowej, pracy zdalnej. Tak więc, jeżeli chcielibyście jeszcze wrócić do tych materiałów, gorąco zachęcam. Kolejnym e, kolejnym Elementem programu jest, są materiały przygotowane do nauczania zdalnego. I oczywiście jeszcze pracujemy stacjonarnie, natomiast wiemy, że część klas, część szkół przechodzi na tryb nauczania zdalnego. I gorąco zachęcam, ponieważ na stronie właśnie Nowa Era, łamane na nauka zdalna, odnajdziecie Państwo szereg materiałów, narzędzi, z których możecie skorzystać do poszczególnych klas, do poszczególnych tak, poziomów edukacyjnych. Tak więc gorąco zachęcam, Zachęcam do skorzystania z tych materiałów. I wsparcie psychologiczne oraz całego procesu nauki, czyli, proszę Państwa, webinaria, artykuły, szereg materiałów, które właśnie mówiły, w jaki sposób korzystać z Teamsów, czy z Google Classroomu, czy chociażby z generatora testów w tej sytuacji nauczania zdalnego, tak w ubiegłym roku, kiedy byliśmy w szkołach, ale też wsparcie to psychologiczne. W jaki sposób rozmawiać z uczniami, kiedy dzieje się coś nietypowego, kiedy są na zdalnym, kiedy muszą sobie podzielić ten dzień na pracę, naukę, na odpoczynek. Więc dużo, dużo materiałów na stronie programów, które są oczywiście dostępne. Proszę Państwa, historia w naszym wydawnictwie to oczywiście serie do szkoły podstawowej, serie do szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej jeszcze. Tak więc, szkoła podstawowa to seria wczoraj i dziś. Staraliśmy się, proszę Państwa, w tych naszych podręcznikach, zaktualizowanych w nowych edycjach, delikatnie je zmienić, ponieważ wskazywaliście wiele elementów, które, tak, które Wam delikatnie przeszkadzały. Tak więc te nowe wydania podręczników są. Wydaniami zmienionymi, z nowymi materiałami, z nowymi elementami. E, pracujecie Państwo już teraz na klasie 5 i 8, w przyszłym roku szkolnym klasa 6, tak więc jeszcze chwilkę i cała seria będzie już zaktualizowana. E, natomiast szkoła ponadpodstawowa to seria poznać przeszłość do zakresu podstawowego i zrozumieć przeszłość do zakresu rozszerzonego. Również Państwo pracujecie na tych materiałach. Podręczniki, tak, są dopiero w trakcie realizacji, tak, wchodzenia w Poszczególne klasy, w poszczególne części. Tak więc mamy nadzieję, że. E Pracujecie, macie je Państwo, otrzymaliście z naszego wydawnictwa. Natomiast wsparciem w codziennej pracy tych naszych, naszych podręczników jest oczywiście troszeczkę. Przede wszystkim zachęcam do korzystania z atlasów historycznych do szkoły podstawowej czy do szkoły ponadpodstawowej, które na pewno pomogą zrozumieć i wykształcić te umiejętności pracy z mapą, z kartografią, z różnego rodzaju materiałami statystycznymi, wiele, wiele materiałów, które wiecie Państwo, że są w tych atlasach zamieszczone zamieszczone. Materiałem, do którego również zachęcamy do pobrania, są to multiteki czy multibooki, które mamy nadzieję uatrakcyjnią proces czy uatrakcyjniają proces pracy na lekcji z dodatkowymi zasobami, filmami, ćwiczeniami, tekstami czy zadaniami, więc możecie Państwo korzystać z szeregu materiałów, które zostały właśnie włożone do multibooka czy do multiteki. Multibook, szkoła podstawowa, Multiteka, szkoła ponadpodstawowa. E, proszę Państwa, serwis dla nauczyciela ze scenariuszami, kartami pracy, z e, właśnie materiałami prezentacyjnymi, jak Multibooki czy Multiteki e, do pobrania. Bardzo gorąco zachęcamy do tego, abyście Państwo e, stworzyli konto, jeżeli jeszcze go nie macie, i korzystali z wszystkich dostępnych narzędzi, tak aby e, łatwiej i prościej e, Państwu pracowało się e, na co dzień, każdego dnia. Oraz generator testów i sprawdzianów który tak już po raz kolejny mamy jego edycję w tym roku tak mogą Państwo zauważyć, iż do została dodana nowa funkcjonalność, dodawanie e, grafik, więc jeżeli chcieliby Państwo dodać na przykład własną mapę, źródło ikonograficzne na bazie jakiegoś zdjęcia, czy JPG-u, oczywiście możecie to zrobić. Teraz taka funkcjonalność została dodana. I oczywiście te podstawowe możecie tworzyć własne testy, możecie dodawać własne zadania, możecie Państwo e, przygotować od razu taki test z kluczem modelem odpowiedzi, możecie go wydrukować, tak więc. Dużo możliwości takich do codziennej pracy z tym materiałem. I proszę Państwa, diagnoza przedmiotowa w szkole podstawowej, diagnoza egzaminacyjna w szkole e, ponadpodstawowej. Zachęcam do zapisywania, zachęcam do pracy, do sprawdzania, do monitorowania e, poziomu wiedzy i umiejętności Państwa uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych. E, Proszę Państwa, aby nie przedłużać, ponieważ tak jak wspomniałem, dzisiejsze spotkanie będzie trwało ponad godzinę. Zachęcam do pozostania z nami i zapraszam pana doktora na drugą część naszego spotkania. Dziękuję i do zobaczenia. Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym webinarium nowej ery. Nazywam się Mariusz Męc, na co dzień pracuję na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuję się myślą polityczną, zajmuje się historią wieku XIX i także wieku XX. A dzisiaj chciałbym Państwu przybliżyć dwie postaci, które są nierozerwalnie, organicznie wręcz związane z polską niepodległością roku 1918. Roman Dmowski i Józef Piłsudski. Dwie wizje państwa. Szanowni państwo, dzisiejsze spotkanie będzie miało następujący układ. Najpierw krótko wprowadzę w tematykę, następnie przedstawię Romana Dmowskiego, później Józefa Piłsudskiego. Kolejność jest tutaj uwarunkowana chronologią i alfabetem. Dmowski D jest wcześniej niż P, więc to jest kolejność alfabetyczna. Natomiast Piłsudski P jest dalej w alfabecie niż D, a więc Cały czas mówię o kolejności alfabetycznej, ale jeszcze druga przesłanka chronologiczna. Roman Mowski był o trzy lata starszy niż Józef Piłsudski. W kolejnej części mojego wykładu przedstawię Państwu zasadnicze osie sporu pomiędzy tymi dwoma wielkimi politykami. No i na końcu wnioski, podsumowanie. Także powinienem Państwu zająć jakieś 45 minut do 60 maksymalnie. Zapraszam Państwa na wycieczkę po historii... Najnowszej po historii, która mimo już upływu ponad 100 lat, dokładnie stu trzech lat od 1918 roku, jest to historia ciągle żywa, jest to historia, która ciągle wywołuje dyskusje, wywołuje spory, także polityczne. No i przenieśmy się w takim razie w sedno tych polemik, tych kontrowersji, jakie Dwaj wielcy, tak jak powiedziałem, politycy, niewątpliwie dwaj ojcowie niepodległości polskiej z 18 roku, ale ciągle te spory i te kontrowersje wywołują. Chciałbym jednak rozpocząć od wprowadzenia takiego artystycznego, czyli przywołać obraz Jacka Malczewskiego. Jacek Malczewski, jak być może Państwo pamiętacie, był uczniem Jana Matejki, no ale w którymś momencie oczywiście próbował. Odejść od tej koncepcji malarstwa historycznego, stał się takim wybitnym symbolistą. I między innymi namalował obraz, który bardzo pasuje jako wprowadzenie do dzisiejszej tematyki Hamlet Polski, portret Aleksandra Wielopolskiego. Państwo sądzicie może, że tutaj mam na myśli Aleksandra Wielopolskiego, którego pamiętamy z okresu przedpowstania styczniowego, z okresu powstania styczniowego, autora branki. Nic z tych rzeczy, jak popatrzymy na wizerunek tegoż tutaj malczeskiego, Wielopolskiego, to jest to postać inna. Jest to wnuk tamtego margrabiego. Ale przywołanie tejże postaci jest niezwykle symptomatyczne, bo proszę sobie przypomnieć, Aleksander Wielopolski był pierwszym znaczącym politykiem polskim w XIX wieku który określił cele dosyć minimalistyczne. Powiedział, że na autonomię to może nas stać, ale na pełną niepodległość Polski nie stać. Trzeba robić wszystko, aby w ramach współpracy ugody z zaborcą, w tym przypadku zaborcą rosyjskim, uzyskiwać określone koncesje, uzyskiwać określone autonomiczne prawa, które pozwolą funkcjonować narodowi polskiemu w ramach Królestwa Kongresowego, czyli tego królestwa, które powstało w 1815 roku. Wierapowski wiedział jedno i się tej linii trzymał, tego przekonania głęboko się trzymał, że kolejne powstanie to jest właściwie droga donikąd, to jest droga ku unicestwieniu. I robił wszystko, aby powstanie nie wybuchło. Wiemy doskonale, że jego działania poprzez chociażby podjęcie decyzji o brance de facto przyspieszyły wybuch powstania. Wybuchło Powstanie Styczniowe, największe z XIX-wiecznych powstań. Ono przyniosło, jak wiemy, represje, przyniosło bardzo ostry kurs rusyfikacyjny, zniknęła nazwa Królestwo Polskie. Pojawiła się nazwa Prywisjański kraj, czyli kraj przywiślański. No i po latach wydawało się, że. Właściwie Wielopolski miał rację, tylko niewielu go słuchało. W tym mniej więcej samym czasie, czyli lata 60., 70. XIX wieku, w Galicji właściwie polscy politycy konserwatywni idą drogą Wielopolskiego. To są nade wszystko Stańczycy, którzy w jakimś tam stopniu uważają się za spadkobierców Wielopolskiego i podejmują działania, które mają charakter lojalistyczny ale których efektem jest bardzo szeroka autonomia w Galicji. Oczywiście splot czynników, które tę autonomię spowodowały, był wieloraki. Nie pora o tym w tej chwili mówić, ale w każdym bądź razie stańczycy będą, tak jak Wielopolski, do końca mówili, że droga powstań narodowych jest drogą ku unicestwieniu narodu polskiego, jest drogą donikąd. Na pytanie Kowadis, wybierali drogę lojalizmu. Jeden ze stańczyków, Stanisław Koźmian, w którymś momencie zaproponował nawet drogę trójrojalizmu, a więc powiedział, że w każdym z zaborów powinni Polacy próbować jakoś tam pertraktować i dogadywać się z zaborcami, aby uzyskiwać określone koncesje narodowe. No, byłaż to koncepcja, koncepcja tyleż realistyczna, co i utopijna, bo o ile w Austrii udawało się to, dlatego że cała Austria się przekształcała w system, no mocno federacyjny, de facto, chociaż formalnie nie. Poszczególne kraje koronne uzyskiwały autonomię, uzyskiwały instytucje takie jak Sejmy Krajowe, to i Galicja na tym korzystała. Ale przecież inaczej było pod zaborem pruskim, jak wiadomo Prusy, Prusacy, czy, czy przede wszystkim Bismarck. Kanclerz Bismarck doprowadził do zjednoczenia Niemiec, następnie prowadził taki ostry kurs, który przeszedł do historii pod nazwą Kulturkampfu. No, i tutaj jakieś takie próby lojalistycznych działań z myślą o tym, że dzięki temu uzyska się autonomię, no, spezły na niczym. Oczywiście to samo było pod zaborem rosyjskim. Więc tak jak powiedziałem, o ileż ta koncepcja wydawała się Koźmianowi realistyczna, ona de facto była utopijna, bo to, co się udawało w Austrii, nie udawało się w innych zaborach. No, i teraz mamy przełom wieku XIX i XX. No i około 1903 roku Malczewski właśnie poprzez ten symboliczny obraz zadaje pytanie: tak, być albo nie być. To be or not to be. Hamlet polski. Aleksander Wieropolski, czyli mówiąc krótko, czy iść tą drogą, którą wskazał Wieropolski, ale ten dziadek tegoż tutaj obecnego na tym obrazie Wieropolskiego, czy też jednak wybrać drogę i redentystyczną, która miała swoje tradycje, a więc drogę walki o niepodległość. No i ten, ten dylemat na początku XX wieku stał się podstawowym dylematem, który określał najważniejsze nurty polskiej myśli politycznej i najważniejsze orientacje polityczne Polaków, no które ostatecznie, jak wiemy, zakończyły się yy, też sporem pomiędzy tymi orientacjami, ale zakończyły się szczęśliwie niepodległością Polski. No, i teraz jeden z dwojga bohaterów, o którym dzisiaj bym chciał powiedzieć, Roman Dmowski. Od razu powiem, że i Roman Dmowski, i Józef Piłsudski nie wybierali drogi wielopolskiego. Absolutnie nie wybierali drogi takiego skrajnego lojalizmu, tylko szukali innych dróg, własnych dróg. Być może to możemy określić mianem trzeciej drogi. Roman Dymowski. Yy, mamy tutaj widoczne jego portrety z różnych okresów jego życia. Urodził się w 1864 roku. Urodził się no, dziś byśmy powiedzieli w Warszawie, chociaż wówczas ta wioska, kamionka formalnie do Warszawy nie należała, więc można powiedzieć, że urodził się na przedmieściach ówczesnej Warszawy. 1864 rok, 9 sierpnia. To jest już, jak wiemy, okres, w którym powstanie styczniowe wygasa. Oczywiście Roman Domowski tego powstania pamiętać nie może. Wszystko, co o nim będzie wiedział, będzie mówił, będzie już pochodziło z lektury i z pamięci tak zwanej historycznej, czyli z opowieści najbliższych, opowieści znajomych, świadków tego właśnie tragicznego wydarzenia w dziejach Polski. Domowski był. Trzecim dzieckiem z siedmiu w sumie osobowej rodziny, no, oczywiście nie licząc rodziców, czyli siedmioro było dzieci Dmowskich, Walentego i Józefa Dmowskich, był niezwykle zdolny, ale pochodził z rodziny no i tutaj się muszę troszkę zatrzymać z rodziny, która miała Pochodzenie szlacheckie, ale tego szlachectwa już nie było widać, oczywiście, w tym okresie, kiedy się Dmowski urodził. W pracach, które powstawały już w okresie, kiedy Dmowski był znany, wykazywano korzenie szlacheckie, wywodzące się z Podlasia. Najprawdopodobniej no tak było. Natomiast w dzieciństwie ojciec Romana zajmował się brukarstwem po prostu pracował jako robotnik brukarski. Mama zajmowała się szyciem rękawiczek, a więc można powiedzieć, że on wyrastał w takim środowisku właściwie robotniczym, chociaż tak jak powiedziałam, tylko, że korzenie szlacheckie były, tylko że już, już nie były uwidocznione w jego edukacji. Ale niezwykle zdolny, niezwykle zdolny, w związku z tym ojciec stawia na niego, na jego edukację. On się uczy najpierw w szkole elementarnej na Warszawskiej Pradze, następnie w trzecim Gimnazjum w Warszawie. No, ma różne okresy tej edukacji. Początkowo, jak sam później stwierdził, łoguzował czyli powtarzał, czy klasy. Na co ojciec w którymś momencie przeprowadził z nim taką, jak to się mówi, ojcowską rozmowę, no i zapytał się, kim chce być, czy, 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 czy chce coś osiągnąć. Jak sam domowski twierdził, później ta rozmowa miała dla niego taki bardzo istotny psychologiczny wstrząs, czy wywołał taki wstrząs. No i Później Dumowski już w tych późnych klasach, tych ostatnich klasach gimnazjów, należał do czołówki uczniów. A więc daje maturę, podejmuje studia na wydziale fizyczno-matematycznym, w sekcji nauk przyrodniczych. Jak sam twierdzi, myślał o studiach prawniczych, ale ojciec miał stwierdzić, że no, prawnicy to tacy są nie za bardzo uczciwi najczęściej, w związku z tym wybrał studia przyrodnicze. Tutaj, tak jak już powiedziałem, edukacja przebiega bardzo sprawnie. On później, w gruncie rzeczy, zrobi doktorat. No, gdyby okoliczności pozwoliły, prawdopodobnie byłby profesorem akademickim, no ale poszedł troszeczkę inną drogą: poszedł drogą publicysty, poszedł drogą polityka. No a to jest ten okres. Przełomu XIX i XX wieku, w którym, tak jak już wspomniałem, te koncepcje lojalistyczne no, przestają być atrakcyjne. No, teraz ta nowa generacja um, dzieci, młodzieży, urodzona już po powstaniu styczniowym, do której należy Dmowski i Piłsudski, yy, która nie chce słuchać tutaj o... Tym, że mamy godzić się na zastaną rzeczywistość, że mamy prowadzić politykę ugodową. W związku z tym następuje odrodzenie i idei niepodległościowej oraz także tworzą się różne organizacje niepodległościowe. I tutaj trzeba wymienić dwie postaci, z którymi Moski będzie jakoś związany. Pierwszą jest Zygmunt Miłkowski, który w Szwajcarii powołał tak zwaną Ligę Polską. Była to tajna. Ale, ale ponad ponadzaborowa, co jest bardzo ważne, organizacja niepodległościowa. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że od czasów wielkiej emigracji, od czasów. Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, jakby ta idea działań ponadzaborowych gdzieś jakby się zatraciła. Już na pewno się zatraciła po powstaniu styczniowym, bo myślano bardziej tak jak Koźmian, żeby działać w ramach poszczególnych dzielnic, poszczególnych zaborów. A teraz na nowo odradza się myśl, że przecież nie możemy zawężać horyzontów politycznych do jednej dzielnicy czy do dwóch dzielnic. Musimy myśleć w kategoriach całego narodu. No i Liga Polska, sama nazwa Polska ma właśnie taki charakter, aby tworzyć taką platformę działań dla tych wszystkich, którzy chcą podejmować akcje niepodległościowe, oczywiście w domyśle akcje, które mają zakończyć się sukcesem i które nie mają funkcjonować w oparciu o politykę lojalistyczną, jako główny taki element tejże polityki. Ta organizacja jest dosyć sprawna. W kraju w Warszawie powstaje taka sekcja, można powiedzieć, młodzieżowa, Związek Młodzieży Polskiej Z. Roman Mowski wstępuje do tej organizacji w 1889 roku, no ale później jak wiemy, utworzy własną organizację Ligę Narodową. Prawda? To będzie dosyć istotne, pojęciowe przekształcenie, które pokaże, że naród jest najważniejszą kategorią wokół której należy budować koncepcje niepodległościowe, ale o tym za chwilę. No i drugą postacią, którą chciałbym wymienić, jest Zygmunt Balicki. Balicki miał przeszłość socjalistyczną, najpierw związany z ruchem socjalistycznym, ale później związał się już tutaj z tymi, którzy myśleli w kategoriach takich jak Roman Domowski, bardziej narodowych. Był autorem takiej pracy o egoizmie narodowym i jego etyce, także Zygmunt Balicki tutaj wymaga również wymienienia przynajmniej jako ten, który doprowadza do odrodzenia tych organizacji niepodległościowych myślących w kategoriach narodowych. W 1890 roku Dmowski daje się poznać jako publicysta głosu. Głos to był tygodnik, taki polityczno-społeczny, którego Założycielem był Ludwik, Jan Ludwik Popławski, no trzecia wielka postać ruchu narodowego. I był to tygodnik, w którym Dymowski pokazał, że ma świetne pióro, że on potrafi pisać o koncepcjach trudnych w sposób łatwy. Łatwo mu przychodziło formułowanie głównych swoich myśli, miał Taką umiejętność pisania poprzez różne analogie, poprzez różne metafory, a więc był bardzo sprawny retorycznie. W ogóle Tumowski był świetnym poliglotą on doskonale mówił w kilku językach, co zresztą mu się bardzo przydało w okresie konferencji wersalskiej też o czym jeszcze za chwilę powiem. Popławski, czyli twórca tego tygodnika Głos, wystąpił z postulatem kształtowania jedności narodowej Polaków pomimo kordonów zaborczych, pomimo różnic klasowych, co z czasem zaczęto nazywać wszechpolskością. To jest bardzo ważne, dlatego że ten wyraz dzisiaj wszechpolacy, wszechpolskość no, kojarzy się tak bardzo szowinistycznie. Natomiast jak spojrzymy na to genetycznie, no, czyli z perspektywy historycznej, to odchodziło właśnie o to, aby nie mówić o Polakach w Galicji, o Polakach w Królestwie, o Polakach w zaborze pruskim, ale mówić w ogóle o Polakach. I stąd to ta, ta koncepcja jednoczenia Polaków no, wokół idei właśnie narodu, czyli ta idea wszechpolskości, ona została sformułowana właśnie najpierw przez Popławskiego, a później rozwinięta, podjęta i rozwinięta przez Dmowskiego. No i jakie tezy na łamach głosu stawia Dmowski? Przede wszystkim polemizuje z organicznikami. Twierdzi, że praca organiczna sama przez się nie doprowadzi do wyzwolenia spod rządów państw zaborczych. To jest taka strategia na przetrwanie tu i teraz, ale ona nie daje żadnej perspektywy, żadnej perspektywy politycznej. W związku z tym praca organiczna nie jest przez Dmowskiego potępiona, ale jest określona jako koncepcja, no, z którą oczywiście od niepodległości nie odzyskamy. Zgubna, i to jest druga teza, którą postawił Dmowski na omach głosu, złudna jest wszelka polityka ugodowa. Ugoda. No, łaska pańska na pstrym koniu jeździ, a więc także w polityce ugoda czy taka uniżoność wobec yy, zaborców niczego dobrego nie przyniesie, a więc należy z tej polityki zrezygnować. No i trzecia teza, którą Moski stawia, jest następująca. Nieodzownym warunkiem skutecznej walki o wyzwolenie ojczyzny jest pozyskanie dla niej mas ludowych, a szczególnie chłopów. Chodzi o unarodowienie chłopów. Jak wiemy. Problem pozyskania tej najliczniejszej warstwy narodu no, był problemem przez cały XIX wiek, z którym musieli się zmagać ci, którzy myśleli o pozyskaniu chłopów i do powstań narodowych, czy później do kategorii obywateli świadomych swojej polskości. W związku z tym Gdymowski no, był zwolennikiem takich działań, które przede wszystkim chłopów będą uświadamiały narodowo, więc był tutaj zwolennikiem różnych akcji agitacyjnych, no, ale w tym samym czasie rodzi się też ruch ludowy, ruch ludowy, zwłaszcza silny w Galicji, No i tam oczywiście narodowcy i ludowcy no, będą podejmowali podobne działania, ale. Będą też ze sobą oczywiście rywalizowali o pozyskanie chłopów no, do swoich już organizacji, takich stricte partyjnych. No i te trzy tezy Dmowskiego, młodego Tumowskiego są realizowane no, poprzez jego działalność polityczną, ale także poprzez takie zaangażowanie patriotyczne. Rocznica setna, rocznica Konstytucji 3 maja. A więc 3 maja 1891 rok to jest duża taka manifestacja, w której Dmowski uczestniczy, no, jest to manifestacja nielegalna. Domowskiemu udaje się jednak póki co uniknąć aresztowania, dlatego że wyjeżdża do Paryża, No, ale kiedy wraca, kiedy wraca, zostaje przy przekraczaniu granicy aresztowany. Pięć miesięcy spędza w Cytadeli, no, później po wyjściu na, na wolność za kaucją zresztą tworzy wspomnianą już Ligę Narodową. A więc o ile Liga Polska była koncepcją Zygmunta Miłkowskiego, o tyle Liga Narodowa jest już koncepcją zresztą bardzo sprawnie realizowaną Romana Dmowskiego. Sprawnie realizowaną, bo Dmowski był znakomitym organizatorem i pod tym kątem rzeczywiście myślę, że równać z nim się mógł tylko Józef Piłsudski. No szanowni Państwo, te Pięć miesięcy cytadeli to oczywiście nie wszystko. Władza carska y, przeprowadza proces, no, w efekcie którego dymowski zostaje zesłany na pięć lat. Y, nie mógł w tym czasie przebywać na terenie ziem zaboru rosyjskiego. Osiedlił się w Mitawie, y, no, od 18 roku w Jeglawie. Y, stamtąd dosyć łatwo przeprawiał się do Wilna i tam poznał. Niejaką Marię Skoplewskich-Juszczkiewiczową. Maria Skoplewskich-Juszczkiewiczowa no, przeżywała kryzys małżeński. Roman Domowski się w niej zakochał, ale, i to jest taki pierwszy element styczności dwóch bohaterów dzisiejszego wykładu, tej samej Marii w którymś momencie zakocha się też Józef Piłsudski. Jak się Państwo domyślacie, zwycięstwo z tej rywalizacji o tą piękną kobietę wyjdzie właśnie Piłsudski. Maria. Skopleskich Juszkiewiczowa, w którymś momencie, o czym jeszcze powiem, stanie się Marią Piłsudską. Będzie to pierwsza żona Józefa Piłsudskiego. Natomiast Roman Dumowski nigdy formalnie w związek małżeński nie wstąpi. Sam miał mówić yy, wielokrotnie, że jako osoba, która zna biologię, yy, bał się obciążenia dziedzicznego, dlatego że w jego rodzinie. Spośród jego rodzeństwa. No, właściwie większość miała jakieś problemy, właśnie takiej natury, nawet psychicznej. W związku z tym być może to było dorabianie narracji do stanu faktycznego, ale w gruncie rzeczy, i to jest fakt historyczny, Dmowski, Związek Małżeński nigdy nie wstąpił. Szanowni Państwo, Dmowski w którymś momencie podjął decyzję, że nie będzie czekał pięciu lat na zesłaniu. Postanowił udać się na Galicję, do Galicji przepraszam, Galicja jak wiemy, to już mówiłem, miała szeroką autonomię, tam właściwie się nie odczuwało jarzma zaborczego pod koniec XIX wieku i w związku z tym Dymowski po odwiedzeniu matki w Warszawie wyjechał w Świętokrzyskie do Pokrzywnicy, stamtąd przekroczył granicę z Austrią, osiedlił się w Lwowie. Gdzie profesor Benedykt Dybowski, zoolog, mianował go swoim prywatnym asystentem. No, tak jak powiedziałem, Dymowski, gdyby inna okoliczności prawdopodobnie byłby znanym profesorem. No i w tej Galicji, w tym, w tym Lwowie, zaczyna kierować pismem Przegląd Wszechpolski. Zostaje redaktorem naczelnym. Już wyjaśniłem skąd się wzięła ta nazwa: Wszechpolskość, Wszechpolski. A w 1901 roku przeniesie się z Lwowa do Krakowa. No tam siłą rzeczy chcąc, nie chcąc, musiał stykać się ze Stańczykami, może nie bezpośrednio, ale przecież oni mieli ogromny wpływ czytał krakowski czas. No i tam się prawdopodobnie rodzi koncepcja jednej z najważniejszych prac Romana Dmowskiego Myśli nowoczesnego Polaka. Dmowski jako. Człowiek, który dużo podróżował, znał języki, mógł poznawać świat. On zauważył, że dystans, jaki dzieli Polskę od rozwiniętych krajów Zachodu, jest oczywiście olbrzymi. Słowo Polska oczywiście używam tutaj w znaczeniu niepolitycznym, no bo państwa polskiego nie ma, tylko w znaczeniu symbolicznym i w znaczeniu Polaków, czyli w znaczeniu narodowym. W myślach nowoczesnego Polaka on właściwie charakteryzuje Naród Polski dokonuje takiej charakterystyki charakterologicznej Polaków w tym opisie, zwłaszcza elit politycznych dominuje barwa czarna, obciąża te elity odpowiedzialnością za bierność narodu, za podatność także na takie destrukcyjne jego zdaniem prądy, prądy kosmopolityczne. I także za podatność na socjalizm. Socjalizm dla Domowskiego był ruchem kosmopolitycznym, nienarodowym, a więc socjalizm był tutaj dla niego taką główną przeszkodą, z którą oczywiście podejmował walkę. Bardzo podobało mu się to, co się dzieje w Zaborze Pruskim, oczywiście nie z perspektywy działań władz, ale obrony Polskości. Dostrzegał prężność Polskości w Zaborze Pruskim, dostrzegał właśnie. Takie działania, które jego zdaniem od własnego gospodarstwa miały doprowadzić do własnego państwa. Także Domowski w myślach nowoczesnego Polaka zaakcentował związek, jaki zachodził między rozwojem świadomości narodowej a procesem demokratyzacji społeczeństwa. Stąd ten ruch, który, którego on stanie się twórcą, uzyskał nazwę Ruch Narodowo Demokratyczny, ND, a więc ta słynna endecja od tego skrótu, prawda, ND, endecja. Czyli to jest to, co już mówiłem wcześniej, wciągnięcie przede wszystkim warstwy najliczniejszej, czyli chłopów, uświadomienie ich, wprzęgnięcie ich w działania narodowe, podniesienie świadomości narodowej. No To wszystko powodowało, że ta perspektywa silnego narodu, który będzie godny mieć własne państwo, no stawała się dla Dmowskiego w którymś momencie perspektywą nie jakąś ad calendas grecas, czyli jakąś taką nie dającą się przewidzieć w jakiejś Bliskiej przyszłości, tylko dającą się zrealizować prawie że tu i teraz. No i już myśląc nowoczesnego Polaka, Dymowski jednak zaakcentował to, co stanie się później dla niego bardzo charakterystyczne, czyli taki element może jeszcze nie antysemicki, ale niechętny wobec Żydów. On uważał, że Żydzi są organicznie, no, że tak powiem, niechętni. Polskości, że w gruncie rzeczy oni zastąpili brakujący stan trzeci, czyli mieszczaństwo w pierwszej Rzeczypospolitej, i z góry, i tą tezę później rozwijał, zakładał, że no, Żydzi, w za, Żydzi za bardzo w państwie polskim miejsca nie będą mieli, bo się nie będą chcieli asymilować. Bo tutaj, tutaj dla niego bardzo ważne było to takie osadzenie przyszłego państwa polskiego w kategoriach narodowych. Czyli w kategoriach bycia Polakiem bądź bycia szczepem polskim. Bo tak na przykład będzie określał Litwinów, prawda, czy Białorusinów, czy, czy Rusinów bardziej nawet oni, i Rusini, i, i Litwini. Także Białorusini nie będą dla Dmoskiego osobnym narodem, tylko będą szczepem polskim, tak mówiącym tylko w swoich językach. No, konkluzja myśli nowoczesnego polaka była następująca a mianowicie kiedy korzystne procesy które zmieniały warunki egzystencji oraz psychikę narodu osiągną pewien pułap no to przyjdzie czas że Polacy nie tylko staną się zdolni do stworzenia samoistnego państwa ale to państwo stanie się koniecznością no, taki swoisty, można powiedzieć, determinizm. Dymowski jako człowiek oczytany, no niewątpliwie znał Hegla, ale przede wszystkim znał Darwina i wiedział, na czym polega proces ewolucyjny, który przenosił także na relacje społeczne czyli ten darwinizm biologiczny te elementy tych testów stawianych przez Darwina przenosił na społeczeństwo i stąd często mówimy o tak zwanym darwinizmie społecznym w koncepcji Romana Dmowskiego. Dmowski był optymistą, uważał, że ten czas już nadchodzi, twierdził też, no i właśnie jako darwinista, że postęp, postęp osiąga się poprzez rywalizację, poprzez permanentną walkę, a więc narody nie mogą spać, narody muszą rywalizować, aby no właśnie osiągać ten pułap doskonałości walka dla Dmowskiego jest podstawą życia narody, które przestają walczyć wyrodnieją moralnie się wyrodnieją moralnie i rozkładają się to jest cytat właśnie z myśli nowoczesnego polaka no najbardziej znany cytat, który jest przywoływany przy różnych okazjach z myśli nowoczesnego polaka Widzicie Państwo na slajdzie, który w tej chwili wyświetlam, jestem Polakiem, nie dlatego, że mówię po polsku, ale także dlatego, że obok sfery życia osobistego, indywidualnego znam zbiorowe życie narodu, którego jestem cząstką, że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe, interesy Polski jako całości, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcać nie wolno. Jestem Polakiem, to znaczy, że należę do narodu polskiego na całym obszarze i przez cały czas jego istnienia, zarówno dziś, jak w wiekach ubiegłych i w przyszłości. To znaczy, że czuję swoją ścisłą łączność z całą Polską. Wszystko, co polskie jest moje i niczego się wyrzec, nie mogę, ale muszę przyjąć i upokorzenie, które spada na naród za to, co jest w nim marne. A więc no, to jest taki, można powiedzieć, katechizm Polaka. Określony przez Romana Dmowskiego, ale nie jest, jak Państwo widzicie, jakiś taki bałwochwalczy, bałwo bo to ostatnie zdanie pokazuje, że no jeszcze mamy chwilę do zrobienia, tak? że musimy przyjąć i to upokorzenie, które spada na naród za to, co jest w nim marne. A więc to jest taki postulat do dalszych działań samodoskonalących. Na kolejnym slajdzie widzimy reorganizację Ligi Narodowej, którą no przede wszystkim skonstruował czy zainicjował Roman Dmowski. Liga Narodowa pozostawała przez cały czas taką organizacją zakonspirowaną, natomiast w poszczególnych dzielnicach tworzono partie polityczne. I tak w zaborze rosyjskim w 1897 roku powstało legalne Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe. W Galicji w 1904 roku Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne i pod taką samą nazwą w Zaborze Pruskim w 1909 roku również Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne. Więc Dmowski był przekonany do łączenia działań niejawnych z działaniami jawnymi, stąd te struktury właśnie partyjne, od których tej nazwy właśnie Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne Yy, przeciwnicy zaczną yy, zwolenników Dmowskiego określać mianem endeków, prawda, narodowych demokratów. Yy, Dmowski, ponieważ wszystko wskazuje, że wybuch wojny jest nieunikniony, nikt nie wie kiedy ona wybuchnie, ale większość sądzi, że nie jest to czas bardzo odległy. W związku z tym ta zbliżająca się wojna powoduje myślenie, yy, jak mają się Polacy zachować, jaką wybrać orientację. I dla Dmowskiego to było działanie takie właśnie dwuetapowe. W pierwszym etapie myślał o zjednoczeniu wszystkich ziem polskich pod jednym zaborem, no myślał o rosyjskim zaborze ze względu chociażby tutaj na to powinowactwo słowiańskie, a w drugim etapie państwo polskie zjednoczone z wszystkich dzielnic, w których Polacy dominowali, miało niejako samo siłą inercji uzyskać suwerenność, czyli stać się państwem niepodległym. Ponieważ to spotkanie dzisiejsze jest taką próbą opowiedzenia o dwóch, tak jak powiedziałam, największych postaciach początku XX wieku, jeżeli idzie o historię Polski, czyli o Dmowskim i o Piłsudskim, no to wypada zatrzymać się przy spotkaniu osobistym, bardzo przypadkowym, ale najdłuższym w ich relacjach, spotkaniu Piłsudskiego z Dmowskim, czy Dmowskiego z Piłsudskim w Tokio 11. Lipca 1904 roku. Jeden i drugi nie wiedział o sobie, że oni tam są. Obydwaj pojechali, aby przekonywać władze japońskie no, do dwóch różnych koncepcji, jeżeli idzie o stosunek do sprawy polskiej. Pamiętamy, że w 1904 roku wybuchła wojna rosyjsko-japońska. Piłsudski myślał przekonać władze japońskie, aby finansowały ruch inredentystyczny polski w królestwie polskim, no bo to spowoduje, że Rosja no będzie słabsza w tym starciu z Japonią. Natomiast Nowski miał zupełnie inną koncepcję. Uważał, że jakieś takie działania, które będą angażowały Polaków w kolejne działania. Konspiracyjne czy właściwie irredentystyczne no, będą niekorzystne dla sprawy narodowej, dlatego że Polacy nie będą mieli szans w tym starciu. I przekonywał Japończyków, że kiedy ten ewentualny ruch polski zostanie stłumiony. Przez Rosję w Królestwie Polskim, to tym bardziej te siły rosyjskie uderzą w sposób wzmożony właśnie na, w, w tej rywalizacji z Japonią. Czyli jest to mówiąc krótko niekorzystne dla Japończyków. No i się przypadkowo spotkali 11 lipca. Odbyli ze sobą. No, najpierw na ulicy kurtuazyjną rozmowę, później spotkali się na takiej najdłuższej, bo aż dziewięciogodzinnej rozmowie. Niestety nie znamy jej przebiegu, bo ani Dmowski, ani Piłsudski jako dżentelmeni tej rozmowy w zasadzie nigdy co do szczegółów nie ujawnili. No, w każdym bądź razie panowie się nie przekonali, mieli dwie zupełnie odrębne koncepcje. Generalnie władze japońskie no, zgodziły się tutaj z Dmowskim i wsparcia. Japończyków, ani finansowego, ani tym bardziej jakiegoś militarnego na rzecz rozwoju polskiego ruchu i w Królestwie Polskim nie było. Pamiętamy też, że w wyniku no, klęski, jakie ponosiła Rosja. W starciu z Japonią wybuchła tam rewolucja. W 1905 roku ta rewolucja też objęła ziemię polskie, ziemię Królestwa Polskiego i to jest też taki bardzo ważny moment, w którym i ta koncepcja Dmowskiego i ta koncepcja Piłsudskiego się ze sobą konfrontują, bo o ile dla Piłsudskiego Rewolucja 1905 roku jest szansą właśnie na kolejne powstanie, prawda, które by osłabiało władze carskie i dawało szansę na niepodległość? O tyle dla Dymowskiego. No jest to mrzonka, jest to utopia. Miał Dymowski powiedzieć, skoro niedźwiedź jest śmiertelnie chory, niedźwiedź, czyli Rosja, no to jaki sens ma pośpiech z wystawianiem się mu pod łapę. Ponieważ Piłsudski w tym czasie oczywiście funkcjonuje jako przywódca ruchu socjalistycznego, dochodzi do niestety częstych starć. To jest taka historia mało znana. W Łodzi przecież zwolennicy Narodowej Demokracji ze, ze, ze zwolennikami socjalizmu, socjalistami. Starli się tam przecież ponad 400 osób, zginęło. Wiem, że w tej chwili na ten temat powstaje film. W ogóle mamy taką, wiele takich luk w tej historii wieku XIX, które są oczywiście znane. Historykom, zawodowcom, ale niekoniecznie są jakoś szczególnie znane szerzej i myślę, że tutaj pochylenie się nad tą rewolucją 1957 roku też powinno być kiedyś przedmiotem innego webinarium. No jak wiemy, rewolucja upada, ale efektem są jednak pewne poluzowania w systemie politycznym Rosji, zostaje utworzona duma, sam Dmowski staje się posłem do drugiej i trzeciej dumy. Yy, także zaczyna funkcjonować także na polu parlamentarnym. Tutaj widzimy pomnik, który został ufundowany przez Ignacego Jana Paderewskiego, wybitnego artystę, ale też polityka, yy, który w tym czasie mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Jest to pomnik grunwaldzki. Jest to pomnik, który został odsłonięty 15 lipca 1910 roku w Krakowie. No i tutaj, ponieważ on jakoś koresponduje z tym myśleniem Dymowskiego, że największym wrogiem. Polaków są Niemcy, nie Rosja. Stąd tutaj przywołuje ten pomnik jako pewien symbol, który no jest zgodny z, tym, z tą orientacją, którą Roman Domowski zacznie lansować, a mianowicie orientacji. No taki bardziej prorosyjski, a zdecydowanie antyniemiecki. No i jeszcze postać Paderewskiego, który przecież w którymś momencie będzie jakoś tam z Romanem Dmowskim związany, stanie się, się obok Dmowskiego przecież delegatem na konferencję wersalską, delegatem polskim. No, mamy wielką wojnę, dzisiaj zwaną I wojną światową. Jeszcze przed jej wybuchem umiera matka Romanow, Romanowi Dmowskiemu. ojciec już nie żył od wielu lat. Dmowski, tak jak powiedziałem, no, stawia na orientację prorosyjską, dlatego że w tej koalicji z Rosją są przecież państwa zachodnie, jest, jest Anglia, jest Francja. Jak pamiętamy, no, Rosja tutaj ponosi. Klęski na frontach. W 1915 roku Dmowski wyjeżdża na zachód i tam przygotowuje tekst, który zatytułowuje Memoriał o terytorium Polski. Tam też w 1917 roku utworzy Komitet Narodowy Polski, który będzie uważany przez państwa Antanty, czyli przez te państwa zachodnie, no za taką oficjalną reprezentację Polski, także w tym czasie, kiedy już Piłsudski będzie tworzył z zręby niepodległego państwa polskiego. Na terytorium Byłego Królestwa Polskiego. W lipcu 18 roku wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, tam spotyka się z Paderewskim, no ale przede wszystkim spotyka się z prezydentem Wilsonem, próbuje oczywiście wpłynąć na pogląd Wilsona, który dotyczyłby przyszłych granic Polski. No i z tego okresu. Kiedy powstał ten memoriał, kiedy właśnie Dmowski prowadzi rozmowy w Stanach Zjednoczonych. Dmowski nakreślił linię, która przeszła linię graniczną przyszłego kształtu państwa polskiego, która przeszła do historii pod nazwą linii Dmowskiego. Ona tutaj na tym slajdzie, na tej mapce jest zaznaczona kolorem czerwonym. Jak Państwo widzicie, ta linia no, znacznie wykracza poza obszar II Rzeczypospolitej, w tym z tego momentu, kiedy te, te granice się już całkowicie ukształtowały, czyli po traktacie ryskim, no tutaj głównym kryterium było to kryterium etniczne, ale takie, które było do strawienia, tak, do przetworzenia w takim znaczeniu, które możemy określić państwem narodowym. No, powtórzę, czy to Litwini, czy Rusini, Rusini, no, dzisiaj mówimy Ukraińcy, dla Dmowskiego byli po prostu szczepem narodu polskiego, tak, i, 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 on, i on to tak pojmował. Największy sukces, taki, o którym wszyscy, którzy Dmowskiego jakoś uwielbiają, gloryfikują, a Dmowski do dzisiaj ma wielu takich zwolenników, także wśród moich studentów, to największym sukcesem była konferencja w Paryżu, która, no jak wiem, odbywała się odbywała się w pałacu wersalskim zwłaszcza wystąpienie które miało dotyczyć właśnie przyszłych granic Polski pod koniec stycznia 1919 roku przeszło do historii dlatego że Roman Dmowski płynnie z języka angielskiego na język francuski tłumaczył delegatom dlaczego taki a nie inny powinien być kształt granic, dlaczego Wielkopolska, czy teren całego zaboru pruskiego, dlaczego Śląsk powinien być w granicach Polski, no to zrobiło ogromne wrażenie. Zachował się króciutki taki filmik, który możecie Państwo zobaczyć na YouTubie, no kilkusekundowy, który właśnie pokazuje Romana Dmowskiego z tego okresu no, swojego największego triumfu. Link z tego, co wiem, tutaj przez moderatorów tego wykładu zostanie wpisany, czy już został wpisany na czacie, więc po tym wykładzie możecie sobie Państwo ten filmik obejrzeć. Domowski był wybitnym teoretykiem, znakomitym organizatorem, ale chyba nie był wybitnym politykiem, dlatego że w czynnej polityce to on uczestniczył bardzo niewiele. Był znakomitym, tak jak powiedziałem, dyplomatą. Natomiast stanowisko państwowe, jedyne jakie pełnił, to było, to było stanowisko ministra spraw zagranicznych w rządzie Witosa. Zaledwie 6 tygodni w 1923 roku. Dymowski też miał mniej szczęścia niż Piłsudski, bo do Warszawy wrócił dopiero w maju 1920 roku. Chce się spotkać z Piłsudskim. Do tego spotkania dochodzi, ale Piłsudski każe mu pół godziny czekać w Belwederze na wizytę. No, troszeczkę pokazuje mu afront, więc to spotkanie jest takie nieudane. Potem, jak pamiętamy, latem mamy. 1920 roku bardzo dramatyczną sytuację, kiedy wojska bolszewickie podchodzą pod Warszawę. Dmowski wchodzi w skład no, takiej Rady Obrony Polski i, 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 i tam bardzo krytykuje działania Piłsudskiego, więc ten antagonizm, ten konflikt, to starcie tych wielkich osobowości no, staje się w tym momencie bardzo dramatyczne. Dmowski Trzeba to też powiedzieć właściwie w Drugiej Rzeczypospolitej nie funkcjonuje w strukturach państwowych poza tym krótkim okresem ministrowania, o którym stwierdziłem, dlatego że nigdy nie kandyduje na przykład na posła czy na senatora. On zamieszkuje pod Poznaniem, kupując sobie taki dworek w chludowie. Tam mieszka do 1934 roku, no kiedy z powodów czysto finansowych musi to sprzedać, później udaje się do, do Drozdowa, koło Łomży, tam, tam, tam mieszka z przyjaciółmi. No, po drodze jest oczywiście wiele dramatycznych momentów tej historii II Rzeczypospolitej, bo w 26 roku Piłsudski przeprowadza zamach majowy, jakoś w tym czasie Dymowskiego nie ma też w Polsce, więc ta jego reakcja też jest taka spóźniona, dopiero pod koniec roku w Poznaniu tworzy Obóz Wielkiej Polski. Później stronnictwo narodowe, no ale choruje, bardzo choruje. W 1937 roku ma wylew, krwi do mózgu, a 2 stycznia umiera. Jego pogrzeb to jest Wierka, prawie 100-tysięczna manifestacja. Również możecie Państwo kilkunasto-właściwie-minutowy filmik z tego pogrzebu obejrzeć. Pogrzeb z, z, z wieloma honorami. No, pogrzeb, w którym też Państwo zobaczycie gesty niektórych jego zwolenników, takie gesty, które no dzisiaj są nie do zaakceptowania, no, czyli takie pozdrowienia faszystowskie czy nazistowskie. No, to jest odrębny w ogóle temat, aby, aby, aby go podjąć też podczas innego wykładu. Pochowany w Warszawie na cmentarzu brudnowskim i tam spoczywa do dzisiaj. No, jego wielki oponent Józef Piłsudski. Tutaj też widzimy zdjęcia z różnych okresów jego życia. To ostatnie zdjęcie, Na tym ostatnim zdjęciu, są, są córki Józefa Piłsudskiego, który miał ze swoją drugą żoną, o której za chwilę powiem. On się urodził na ziemi wileńskiej w majątku Zułów. Jest to, jest to w obrębie wsi Zułowo, jako czwarte dziecko. W sumie tam tych dzieci było aż 12, więc tutaj można powiedzieć, że jest też podobieństwo z Dumowskim, bo to jest rodzina wielodzietna. W wieku 17 lat utracił matkę, zdaje maturę. W Wilnie rozpoczyna studia medyczne w Charkowie, ale tam tylko rok studiuje. Potem przenosi się do Dorpatu i jednak tam nie uzyskuje zgody na kontynuowanie studiów, więc można powiedzieć, że Piłsudski właściwie ma tylko jeden rok studiów, a poza tym jest samoukiem. Nie ma też żadnego wykształcenia wojskowego, a jak wiemy, zostanie przecież marszałkiem. Ponieważ młody. Piłsudski dosyć nieopatrznie zostanie wciągnięty no, w działania takich grup, które planują zamach na cara. No, oczywiście tam nie ma z tym nic wspólnego, ale rykoszetem no, również dostaje, czyli zostaje zesłany na Syberię. No i pięć lat. W okresie 1887-1892, na tej Syberii przebywa. Najgorszy jest ten okres podróży do miejsca docelowego, bo w którymś momencie dochodzi tam do buntu ze Słańców, jednym z więzień. Piłsudski dostaje wtedy zostaje pobity, dostaje kolbą karabinów zęby. Te zęby. Przednie traci, a więc no, ponosi takie także fizyczne konsekwencje zesłania, ale nie traci humoru po, ani też siły, takiej potężnej siły do działania. Po powrocie wiąże się z ruchem socjalistycznym, z Polską Partią Socjalistyczną, która zostaje utworzona w Paryżu, właściwie zostaje w Paryżu w listopadzie 1892 roku zostaje ogłoszone tak przez tam różne ugrupowania socjalistyczne bardzo rozbite że będzie jedna partia Polska Partia Socjalistyczna która będzie tworzona na terytorium przede wszystkim ziem zaboru rosyjskiego głównie królestwa polskiego natomiast za granicą była czy została utworzona tak zwana no, zagraniczna tak sekcja właśnie tych polskich socjalistów w 1893 roku w lutym już Piłsudski jest jednym z organizatorów PPS-u, no, staje się przede wszystkim niezwykle prężnym redaktorem robotnika, drukuje tak zwaną bibułę, zresztą później to świetnie opiszę na łamach na przodu to było takie pismo którym kierował Ignacy Daszyński w Galicji, a później z tych jego felietonów powstanie książeczka Bibuła. Do dzisiaj warto do niej sięgać, bo okazuje się, że Piłsudski również miał znakomite pióro, chociaż pisał znacznie mniej niż, niż Dmowski. Natomiast w, samym, w samej polskiej partii socjalistycznej narasta no pewien taki dylemat, czy iść drogą taką można powiedzieć internacjonalistyczną, czyli skupiać się tylko na tych aspektach walki o prawa robotnicze, o prawa socjalne, o prawa bytowe, czy też podejmować kwestie niepodległości. Jak Państwo wiecie w tym polskim ruchu socjalistycznym no, były dwa takie potężne nurty. Jeden to był taki nurt antyniepodległościowy, na którego czele stał czy to Ludwik Waryński ze swoim pierwszym proletariatem, czy to później Róża Luksemburg jako czołowa działaczka socjaldemokracji, Królestwa Polskiego i Litwy. No i drugi nurt. Za którym oczywiście stał Józef Piłsudski, to był ten nurt socjalizmu niepodległościowego. No i PPS to jest ten nurt niepodległościowy. Już w szkicu programowym PPS-u z 21 listopada 1892 roku wyraźnie zapisano, że PPS będzie pod względem politycznym dążyć do samodzielnej, demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli określono i formę państwa, że to będzie republika i reżim, że on będzie miał charakter demokratyczny, no i przede wszystkim to, że to będzie państwo samodzielne i to państwo miało opierać się na zasadach demokratycznych, czyli na wyborach bezpośrednich, powszechnych, tajnych. Miało to państwo całkowicie stać na gruncie równouprawnienia narodowości wszystkich tych grup które narodowych, które wchodzić by miały w skład Rzeczypospolitej. Również tutaj bardzo mocno podkreślano hasło równości wszystkich obywateli, bez różnicy płci, bez różnicy rasy, narodowości, wyznania. No, a pod względem ekonomicznym stawiano na silnie na prawodawstwo pracy, przede wszystkim na 8-godzinny dzień pracy, na minimum płacy roboczej, na to, aby za tę samą pracę i kobieta i mężczyzna mieli taką samą płacę, a więc to jest niezwykle nowoczesne i to o tyle warto o tym pamiętać, że te przecież także postulaty Społeczne, no przecież były już realizowane przez Piłsudskiego w momencie, kiedy on przejął władzę w listopadzie 1918 roku, bo i kobiety uzyskały równouprawnienie i 8 godziny dzień pracy został zadekretowany. Więc nie zapominajmy, że ten socjalizm Piłsudskiego, mimo że on później postanowił pójść już pod sztandarem całego narodu, a nie tylko jednej partii politycznej, to ten, te jego przekonania socjalistyczne gdzieś tam jednak głęboko tkwiły. Wróćmy do okresu rewolucji 1905-1907 roku. No właśnie wtedy na tle stosunku do niepodległości nastąpił rozłam w samym PPS-ie. No, część tych tak zwanych starych z Piłsudskim na czele uważali, to już o tym mówiłem, że należy te wydarzenia rewolucyjne potraktować jako szansę na kolejne powstanie. Młodzi z kolei uważali, że należy się skupiać tylko na tych postulatach czysto ekonomicznych. No i w związku z tym w 1906 roku wyodrębnia się PPS frakcja rewolucyjna. Frakcja rewolucyjna no, ta nazwa jest troszeczkę myląca, bo, bo sugeruje jakąś rewolucję, ale tutaj chodzi właśnie o przede wszystkim stawianie podstawowego postulatu przez Piłsudskiego i przez PPS jakim jest postulat niepodległego państwa. No i w tym czasie y, pisze y, Piłsudski artykuł, który drukuje w Robotniku. Jak mamy się gotować do walki zbrojnej. No i tutaj pokazuje tą swoją właśnie koncepcję tworzenia podstaw przede wszystkim militarnych, począwszy od utworzenia Związku Walki Czynnej, czyli trzeba być czynnym, a nie biernym, tak, poprzez stworzenie dział, takich oddziałów szczeleckich, co będzie możliwe w Galicji, dlatego że zbliżająca się wojna z Rosją no, daje taki, że tak powiem, asumpt do tworzenia tych wszystkich organizacji także młodzieżowych, które by Mogą się w przyszłości przydać w walce z Rosją. Więc tutaj, tutaj z błogosławieństwem władz austriackich i przy bardzo dużym wpływie namiestnika znakomitego historyka Michała Bobrzyńskiego, namiestnika Galicji wówczas no bo, bo, bo Bobrzyński może gdzieś pod tym przepraszam nie, nie Bobrzyński, tylko oczywiście Piłsudski pod tym parasolem ochronnym może te swoje oddziały tworzyć. No później jak wiemy, wybucha pierwsza wojna, Piłsudski próbuje wywołać powstanie w Królestwie Polskim, wyrusza z Krakowa, z Oleandrów na czele niewielkiego w sumie oddziału pierwszej kampanii kadrowej, no ale to się tam nie udaje. To, 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 to wejście do Kielc, ta, ta droga w ogóle do Kielc, nie jest taką drogą, której się spodziewał Piłsudski, że go wszyscy będą witali jako wypawiciela. Nie, jest ogromne rozczarowanie, także to się nie udaje. No a później przychodzą. Piłsudskiemu z pomocą, w jakimś tam sensie, z pomocą politycy galicyjscy, którzy tworzą NKN, czyli Naczelny Komitet Narodowy. I to właśnie ci, ci politycy NKN-u wymyślają koncepcję legionów. Nie Piłsudski. Piłsudski nie wymyślił, to nie jest jego idea. tak? On natomiast później poprzez całą legendę. No, jakoś z tymi legionami się kojarzy, ale pamiętajmy, że on stał na czele tylko jednej z brygad, pierwszej brygady, tak, no, ale tej brygady najbardziej znanej. Chociażby też przez pieśń, którą 11 listopada śpiewamy, czy, 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 czy słyszymy, czyli my pierwsza. Brygada. Oczywiście Piłsudski ma to czego nie miał Dmowski, jest, ma niesamowite zdolności wojskowe, zdolności do dowodzenia. Dmowski nie był żołnierzem, Piłsudski jest żołnierzem, ma ogromny posłuch, jest niezwykle odważny, w związku z tym buduje ogromną legendę już jako legionista, jako ten, który stoi na czele właśnie tej pierwszej brygady. Piłsudski jest bardzo sprytnym politykiem. W którymś momencie dochodzi do wniosku, że czas współpracy z Austrią już mija. To jest rok 1917, znaczy z Austrią i, i z Niemcami. Nie godzi się na złożenie przysięgi na wierność cesarzom austriackiemu i, i niemieckiemu. Dochodzi do tak zwanego kryzysu przysięgowego. Zostaje w związku z tym... Aresztowany, wywieziony do Magdeburga. No i tam sobie spokojnie doczekuje, doczekuje aż do końca I wojny światowej. Jego kapitał rośnie, jak Państwo wiecie, kiedy wszyscy się wypalają w takim codziennym działaniu. No on w tym momencie czeka i zrobił coś, co profesor Pajewski określił no, takim chyba największym jego szczęściem. No bo proszę zwrócić uwagę: przecież zwyciężają państwa antanty. Tak, Piłsudski był przecież w obozie przeciwnym, państw centralnych. No i w którymś momencie, tak, powiedział: koniec, daje się aresztować przez Niemców i jego kapitał rośnie. Wyobraźmy sobie, że on do końca jest w, tej, w tym aliansie takim, taktycznym, bo taktycznym, ale jednak aliansie z Niemcami, z Austro-Węgrami, to w 18 roku nie miałby tego kapitału, jaki miał. No bo kiedy. Wszystko się załamuje w listopadzie roku 18. W Niemczech wybucha rewolucja, Austro-Węgry się rozpadają. W Królestwie Polskim od 1916 roku mamy jakąś namiastkę państwa polskiego, tak, jako efekt aktu 5 listopada. No to Teraz, kiedy zwolniony z Magdeburga Piłsudski przyjeżdża do Warszawy, no to właściwie można powiedzieć, czekają na niego. Także regenci z Rady Regencyjnej, instytucji powołanej jeszcze przez Niemców, która oczywiście miała być taką instytucją tymczasową, która miała być do czasu wyboru króla. Regent to jest ktoś, kto zastępuje króla, no, ale Piłsudski tutaj oczywiście nie ma zamiaru wchodzić w żadne alianse, kiedy z Radą Regencyjną najpierw 11 listopada przejmuje władzę nad wojskiem, od Rady Regencyjnej, no a 14 to Rada się w ogóle rozwiązuje i Piłsudski uzyskuje właściwie pełnię władzy. Ogłasza się naczelnikiem, wysyła informacje do państw zachodnich, gdzie stwierdza fakty zaistnienia państwa polskiego, no ale jest problem, bo jeszcze jest ten Komitet Narodowy Polski Dmowskiego. W związku z tym Piłsudski no musi działać bardzo taktycznie i działa. Potrafi dogadać się z Dmowskim przekonuje Dmowskiego, że istnienie dwóch ośrodków jest bardzo niebezpieczne państwowych, no i, i w efekcie hmm, Paderewski jako wysłannik tego romana Dmowskiego przybywa do do Polski. Staje na czele rządu w styczniu 1919 roku, więc nie mamy już dwu władzy. Państwo polskie może się tworzyć. Oczywiście jest otwarta sprawa granic, jak wiemy. Um, Piłsudski no, podejmuje szereg działań. Dosyć ryzykownych, dlatego że chce utworzenia no, takiego systemu państw, które na wschodzie byłyby takim buforem zabezpieczającym granice Polski przed Rosją. Czyli myśli o tak zwanej koncepcji federacyjnej, chce niepodległej Ukrainy. Litwy, ale oczywiście Litwy bez Wilna, a Ukrainy oczywiście bez Galicji Wschodniej, bez, bez, bez Wołynia na przykład. Tutaj w czasie wojny z Rosją bolszewicką, jak wiemy on zawiera także taki sojusz z Petlurą, ta słynna wyprawa na Kijów. Pamiętajcie Państwo, że przecież on się nie wyprawił na kijów po to, aby Kijów do Polski przyłączyć, tylko po to, żeby tam mogła powstać właśnie żeby mogło powstać państwo ukraińskie. No ale ta koncepcja, jak wiemy, się załamała. Ona była też bardzo krytykowana przez Dmowskiego. Dmowski uważał, że to są w ogóle jakieś mrzonki polityczne, więc tutaj się też ścierali co do kształtu przyszłych granic. No dalsza historia Piłsudskiego jest Państwu dobrze znana. W przeciwieństwie do domowskiego, możemy wysłuchać głosu. Jest jedno nagranie, tutaj pod tym linkiem się znajduje, gdzie Piłsudski mówi, także ma taki dźwięczny, kresowy akcent. Zachęcam Państwa do wysłuchania tego właśnie jego, takiego, no zobaczycie Państwo zresztą czego, taki, taki, takiej ciekawej refleksji, zabawnej refleksji, no a potem Piłsudski... No decyduje się w maju na zamach, który przeszedł do historii jako zamach majowy. To jest dramatyczne wydarzenie, bo 379 osób, osób ginie, ponad 900 osób jest rannych. No, tak dla porównania ofiar stanu wojennego było czyli pół razy mniej niż tych ofiar zamachu majowego. No ale później okres II wojny światowej, okres PRL-u gdzieś jakby... W świadomości zbiorowej wymazał ten zamach majowy. My ciągle pamiętamy o, Dmows o, o Piłsudskim, jako tym y, twórcy niepodległości. Natomiast ta, ta bolesna karta, ona oczywiście no, jest znana historykom, ale w, w świadomości szerszej słabo funkcjonuje. Ale to jest też zupełnie inny problem. No, w zasadzie można powiedzieć, że po zamachu majowym, a już na pewno po tzw. wyborach brzeskich, no de facto Piłsudski jest dyktatorem, ale to jest też na inny wykład ten, ten, ten problem sanacji, czy takiej tej czarnej księgi sanacji. Umiera 12 maja 1935 roku. No jego pogrzeb jest też ogromnym wydarzeniem. Też możecie Państwo obejrzeć relacje na YouTubie. Jak wiemy, pochowany na Wawelu. Początkowo to ciało było zabalsamowane, można było w tej trumience, w tej trumnie twarz Piłsudskiego oglądać, no ale potem już nie, bo to, to, to nie za bardzo udane po prostu było ta, ten, ten proces zabalsamowania Piłsudskiego. Natomiast serce Piłsudskiego spoczęło obok matki, zwłoki matki czy, czy prochy matki zostały przeniesione. Do, do Wilna, na Rosie. No i tam do dzisiaj prawda, mamy grup, matka i syn do II wojny światowej tam stała zawsze warta honorowa. No, na szczęście tego grobu Bolszewicy nie zniszczyli i no, do dzisiaj możemy tam jadąc na ten cmentarz przystanąć przy tym grobie. Dzisiaj oboje antagoniści mają swoje pomniki. Oczywiście, więcej pomników, więcej ulic ma Piłsudski, no ale i Moskiego się tutaj też docenia, przede wszystkim za te działania na rzecz przyłączenia ziem zachodnich i tego nikt mu nie odbierze, no i tak na koniec no, zasadnicze linie sporu pomiędzy Piłsudskim a Dmowskim. No, tak jak mówiłem, Piłsudski funkcjonował w obrębie ruchu socjalistycznego, był, był socjalistą, to, to nie była tylko taktyka, to, to, bo tak czasami się próbuje ten socjalizm wyrugować, to, to, jest, to, to są nieudane działania, bo, bo są sprzeczne z faktami i źródłami, na których się te fakty opierają, natomiast Dmowski był nacjonalistą. Ten jego nacjonalizm został no zdefiniowany w kategoriach narodu jednak etnicznego, nie, nie narodu obywatelskiego, to jest też kolejna różnica, że Piłsudski kategorię narodu rozumiał szerzej, tak, w, tak jak Amerykanie, czyli jako obywatel, natomiast dla Dymowskiego nade wszystko etniczność tutaj wyznaczała ramy narodu. Ten, ta druga linia sporu, a to jest spór w czasie I wojny światowej, to o czym mówiłem, czyli Piłsudski no, myślał w kategoriach działań przede wszystkim takich, gdzie głównym wrogiem jest Rosja. W związku z tym taktycznie wiązał się z państwami centralnymi. Natomiast Dmowski za głównego wroga uważał Niemcy i Niemców. W związku z tym no, był propagatorem tej orientacji takiej prorosyjskiej. Sprawa granic, też już tutaj przeze mnie krótko omówiona, to jest trzecia linia zasadniczego sporu. Dymowski no, był zdecydowanym zwolennikiem koncepcji inkorporacyjnej, no, czyli stworzenia państwa takiego, które będzie oparte na kategorii narodu polskiego. Wszelkie koncepcje federalistyczne uważał za mrzonkę. Pamiętajmy jednak, że Piłsudski nigdy nie opisał koncepcji federalistycznej. Tak ona jest rekonstruowana bardziej na podstawie jego działań czy takich luźnych wypowiedzi, natomiast nie stworzył tutaj do tego żadnej teorii. No wizja państwa i społeczeństwa była i różna, i, i nieróżna, dlatego że obydwaj godzili się na przynajmniej w pewnym momencie, tak, na to, że państwo powinno być demokratyczne, natomiast różnica była taka, że dla domowskiego tym takim optymalnym ustrojem był ustrój parlamentarny, tak, z bardzo silną właśnie władzą parlamentu, natomiast Piłsudski zdecydowanie był za wzmocnieniem władzy wykonawczej. No, później, już po 26 roku, jak wiemy, Piłsudski zmierzał ku państwu autorytarnemu, ale to już jest późny Piłsudski. Sporo zasługi trwają do dzisiaj. Kto miał większe? No, tr tr trudno towarzyszyć, bo to jest takie działanie aptekarskie, ale yy, yy, myślę, że dzisiaj musimy bardziej komplementarnie podchodzić do obu panów. Piłsudski na pewno miał większe, więcej szczęścia, Piłsudski realnie więcej znaczył, jeżeli idzie o politykę praktyczną, natomiast Dmowski no, więcej zostawił teorii, prac teoretycznych, z których możemy dzisiaj czerpać, ale do których też musimy podchodzić krytycznie, dlatego, że Dmowski tego nie mogę ukrywać. To państwu jest znane. No, był antysemitą. Tego się nie da w żaden sposób obronić. Kiedy w 1931 roku publikuje powieść pod pseudonimem Wybranowski, no to, 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 to jest powieść, w no, której antysemityzm jest wręcz rasowy i, i, to, i to chwały Dumowskiemu niewątpliwie nie przynosi. Kiedy w 1989 roku odzyskaliśmy. Niepodległość, Jerzy Giedroj stwierdził, że polską polityką ciągle rządzą trumny Piłsudskiego i Dmowskiego. Nie wiem czy do dzisiaj rządzą te trumny, wydaje się, że żyjemy jednak w innym okresie i na sam koniec chciałbym przywołać no, mojego ulubionego pisarza, publicystę politycznego, także przecież w którymś momencie premiera rządu na uchodźstwie, Stanisława Mackiewicza, znanego pod pseudonimem Cat, który tak napisał. Napisał w okresie II wojny światowej, myśląc o Piłsudskim i Dmowskim, myślał czasami, że instytucja ostracyzmu ma swoje uzasadnienie i że nieszczęściem dla ula pszczół jest, gdy zamiast jednej ma dwie matki. Piłsudski był człowiekiem genialnym, i Dmowski był człowiekiem genialnym. Gdybyż można było ich rozsunąć w czasie, współżycie tych ludzi w jednej epoce było elementem osłabiającym Polskę. No, dwa wielce, dwie wielkie osobowości, no, z których do dzisiaj. No więcej jednak, dzisiaj więcej generalnie wiemy o Piłsudskim, mówię oczywiście o takiej świadomości społecznej, czy o wiedzy społecznej, szerokiej wiedzy społecznej, natomiast Dmowski no, wydaje być, być się ciągle też intrygujący, warty zastanowienia, nie chciałbym stawiać jakiegoś tam może znaku równości pomiędzy nimi, tak jak to uczynił Stanisław Mackiewicz, dlatego, że i jeden miał swoje ogromne zasługi, ale i drugi miał swoje ogromne zasługi, ale także obydwoje no, mieli swoje wady, które dosyć w dłuższej perspektywie destrukcyjnie wpływały na y, polską chociażby kulturę polityczną. Y, ale to jest zupełnie inny temat, na zupełnie inne spotkanie. Dziękuję Państwu. Witam państwa na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Przede wszystkim chciałem podziękować za udział i pytania i państwa komentarze i, i, i całą aktywność na czacie. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie spełniło państwa oczekiwania, będzie takim fajnym materiałem do tego, abyście mogli z własnymi klasami porozmawiać tak na temat odzyskania tych dwóch widzy koncepcji odbudowy polski. Mam nadzieję, że z panem doktorem uda nam się spotkać jeszcze nie raz na innych tematach, które będą Poruszały inne zagadnienia. E, proszę Państwa, zaświadczenie jest dostępne przez najbliższe 24 godziny, tak więc zachęcam do tego, jeżeli Państwo jeszcze nie pobraliście, możecie wrócić w dowolnym momencie przez najbliższe 24 godziny i pobrać to zaświadczenie. E, nasze dzisiejsze spotkanie będzie również w przeciągu dwóch tygodni zamieszczone na stronie naszego wydawnictwa na stronie z ofertą do historii i będziecie mogli Państwo również wrócić do tego spotkania, aby skorzystać tak, z jakiegoś fragmentu, jeżeli chcielibyście jeszcze nad nim popracować. Dziękuję Państwu za uwagę, za dzisiejszą obecność i do widzenia.